Cześć, witajcie. Cześć, witamy Was w kolejnym tygodniu. O dziwo, jest cała masa premier. Co prawda te premiery są mniej i bardziej ważne, ale są rzeczywiście. Przez cały tydzień było co robić w każdym razie w katalogu. Tak, było sporo telefonów, ale z takich dużych hitów to prawdę mówiąc tak próbuję coś znaleźć i no nic takiego porywającego, powiem szczerze, nie trafiliśmy chyba. Spory atak klonów, szczególnie z firm pod marki BBK dawnego. Tak, telefony się wysypują, nazwy są różne, nawet na te same rynki, a oznaczenia są kompletnie inne, mimo tego, że telefony są niemal identyczne. Dobra, zacznijmy sobie może od Vivo i od tego, że w Indiach premierę miał IQOO Neo 6. Wersja indyjska w zasadzie jest wersją podobną do któregoś z modeli, który u nas był, ale nie pamiętam, powiem szczerze, do którego już w tej chwili. Tak naprawdę to troszeczkę pomieszali, bo w sumie ten indyjski to ma specyfikację tożsamą z IQ Neo 6 SE, który jest w Chinach. O, no, tak właśnie mi się zdawało. I tak naprawdę można się spodziewać, że to też będzie wariant globalny. No i oczywiście starym zwyczajem, no wiadomo, to jest ten słabszy. Czyli ten IQ Neo 6 pełny, który jest w Chinach, to jest dużo lepszy i zdecydowanie inny od tego, który jest w Indiach, no i będzie dostępny globalnie. W każdym razie znowu uczulamy Was po prostu na nazwy i na to, że specyfikacje są jednak różne. Człowiek najpierw ogląda premierę chińskiego i się podnieca, że ojej, a co to będzie, jak do nas trafi jeszcze w podobnej cenie. Później trafia w genialnej cenie na rynek, tylko to nie jest ten telefon, mimo tego, że ma tę samą nazwę. I żebyśmy też oddali sprawiedliwość, nie tylko Vivo tak robi. Ale wróćmy do telefonu. Powiem nie, szczerze, nic wielkiego. To nie? Znaczy, to jest kwestia przeliczenia tych możliwości na cenę, bo nie jest to nic wielkiego, ale jest to no, rzetelne urządzenie, tak jak na O6SE jest rzetelnym urządzeniem chińskie. Bo ma i Snapdragona 870, który jest bardzo dobrą jednostką ze średniej półki. Bateryjka 4700, niecałe 5000, ale przynajmniej troszeczkę powyżej 4,5. AMOLEDowy wyświetlacz też tutaj nie ma na co narzekać, 6,6 cala w Full HD i przy 120 Hz w dodatku jeszcze pracujący. Jeżeli chodzi o aparaty, no można sobie ponarzekać, ale to jest zestaw standardowy po prostu, 64 plus 8 do szerokiego kąta, dwójka pomijalna do makro i 16 megapikseli z przodu, to jest w tej chwili taki układ, który można na średniej półce zaakceptować, plus to ładowanie 80-watowe, które... Właśnie to chciałem powiedzieć, że to jest spory atut. Tak, znaczy dla jednych, a tu dla innych nie, no bo nadal bardzo wielu użytkowników twierdzi, że to szybkie ładowanie psuje baterię i przez to zmniejsza ich żywotność. Nie sądzę. I tak to wygląda. No. Natomiast smartfon tak, no nie jest to jakiś przebój, znaczy byłby przebojem, gdyby rzeczywiście ceny były troszeczkę fajniejsze na rynkach europejskich. Gdyby po prostu w Europie kosztował tyle, co w Indiach. No. Kosztuje w Indiach 1650 albo 1870 zł, przy czym ta wyższa cena to już jest za wersję 12 plus 256 giga, czyli taką zacniejszą. Telefon w sumie nie brzydki, no ale wiadomo, u nas on by tyle nie kosztował i w sumie jakby tak już wyszedł pod 2,5 pewnie podjechał, to już taki się średnio konkuruje. No więc właśnie, także jeżeli 2400 nawet pewnie o 100 zejdzie, 2400 by u nas kosztował, to nie jest to atrakcyjne przebój cenowy. Nie jest, bo są inne. Natomiast jest to godny konkurent, także wybierać można po prostu, znaczy wybierając można go brać po prostu pod uwagę, to chciałem powiedzieć. Ale nie jest to jedyna premiera Vivo. No nie, jest jeszcze Vivo T2X na przykład, który też nie jest kompletnie nową konstrukcją. Smartfonik z Dimensity 1300 z IPS-owym wyświetlaczem 6,6 Full HD pracującym przy 144 Hz, co przedziwne zupełnie,
ale nie niespotykane. Z pamięcią 128 albo 256, wiesz, jeśli chodzi o flash, 8 giga, jeżeli chodzi o RAM. 50 plus dwójka z tyłu, dwa aparaciki fotograficzne, dwójka dla ozdoby i makro i 16 megapikseli z przodu. Ładowanie nie wiem jakie, jest jakieś szybkie, ale powiem szczerze, że nie zwróciłem uwagi, natomiast bateria jest 6000 mAh, także jest fajnie. Ładowanie 44-watowe, ceny, tym razem przeliczając z chińskiej waluty, 1025 i 1150 kilka złotych. No wiadomo, do tego VAT, czyli też wchodzimy w jakieś tam okolice 1500-1800 zł. I kolejna ciekawostka od Vivo to jest Vivo i33e. To też nie jest nowa konstrukcja, ale zostawmy to na razie. Powiedzmy sobie troszeczkę o specyfikacji. Dimensity 700, bateryjka 5000 mAh, IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala, pracujący w HD z plusem przy 60 Hz. Także widzicie, że to nie jest nawet średnia półka tak naprawdę. Mimo tego, że tak, no Dimensity 700 to nie jest bardzo zły procesor, ale nadal to nie jest średnia półka. Pamięci 120, właściwie 1 tier, 128 plus 4. Mhm. Także tutaj już zupełnie widzicie, że to powinno być tanie stosunkowo. 13 megapikseli plus 2 z tyłu i z przodu 8 megapikseli. Ładowanie chyba jest 18-watowe, ja nie pamiętam w tej chwili, nie dam głowy. Bateria 5000 i ładowanie 10-watowe. Tak? Tak, no tak, tak, tak. No skoro podają, że 10 watów to 10 watów. I smartfonik nie brzydki, no tylko niskopółkowy i też, ja nie wiem, czy ceny znalazłeś może? Tak, w przeliczeniu na nasze z juanów 830 zł, czyli taka półka sub 1100 mniej więcej u nas by była. Ale te 4 giga RAM-u, no to słabizna, a tak naprawdę to ten telefon już znamy jako Vivo Y33S. I w zasadzie chyba różni się tylko pamięciami i mocą ładowaniem baterii z tego, co się... Teraz mam do ciebie pytanie. Wiesz, czemu Vivo wydzieliło markę IQOO? Wiesz, czemu? Wiesz, czemu wydzieliło? No, żeby móc klony swoich smartfonów puszczać pod nazwą IQOO i z innymi nazwami. No, ponieważ ten smartfon, o którym przed momentem mówiliśmy, czyli Y33e, który jest klonem Y33s Vivo, wyszedł również w Chinach pod nazwą, no, umówmy się, że marka jest nadal Vivo, ale jest IQOO, jest wydzielona w tej chwili, U5e. I to jest smartfonik, który o dziwo nie jest jakimś derywatem U5, bo jest IQOO U5, ale nie. Tylko to jest właśnie bezpośredni klon tego smartfonika, o którym mówiliśmy, czyli Y33e. Najśmieszniejsze jest to, że w całym internecie są publikowane zdjęcia IQOO U5 jako U5e, co nie jest prawdą, bo one się jednak różnią troszeczkę designem. Ale wszyscy publikują zdjęcia tego poprzednika głównego z serii. I tutaj właściwie nie bardzo jest co mówić o specyfikacji, dlatego że ona jest niemal identyczna. Jedyna różnica, która jest, to tutaj się różni tier pamięci, dlatego że w przeciwieństwie do Y33, gdzie tam było 4 giga RAM-u tylko, tutaj jest 6 giga RAM-u. Poza tym wszystko jest identyczne. Wszystko. No tak. No to już wiemy, po co powstało IQ, a jak głupi myślałem, że ta marka powstała jako taka gamingowa gałąź Vivo, bo tak na początku się zanosiło. No, ale to się zanosiło, a wyszło jak zwykle. Można by było taki graf ewolucji marek wyprodukować na potrzeby nasze i wasze, że to najpierw się pojawia jakaś podmarka, która oznacza jakiś typ telefonu fotograficzny, gamingowy, nie wiem, wysoką półkę na przykład, flagowy, a później ta marka się wydziela, jest osobna i produkuje te same telefony, tylko pod innymi nazwami po prostu. Znaczy, szkoda, że nie mam kartki pod ręką, bo ja bym wam narysował, jak widzę ten graf rozwoju tych marek, ale generalnie końcówka wygląda według mnie tak. No, to jest niestety tak, że, znaczy wiesz, to jest różnie o tyle na przykład, że tutaj wpływają jakby na rozwój tych dodatkowych marek również
rzeczy zewnętrzne związane z rynkiem, niezależne od samej marki. Tak jest na przykład z Honorem w tej chwili, tak, który też wypuścił 3 smartfoniki, który no, stał się przynajmniej według zapewnień chińskich producentów osobną marką. No tak. No i rzeczywiście wypuszcza designersko troszeczkę inne telefony, przynajmniej niektóre, bo niektóre są identyczne jak smartfony Huawei, a niektóre są jednak troszeczkę inne. Akurat, wiesz, wymusiła to polityka, a ja już się bałem, że za chwilę powie, że to my, klienci, wymusiliśmy to, że te submarki czasem wyglądają tak, jak producenci wyglądają. I tu mi się ciśnie na usta przykład OnePlusa, który miał być game changerem, a teraz jest tym, czym jest. I wcale się nie dziwię, jak za chwilę OnePlus zniknie, bo po prostu Oppo sobie będzie może wypuszczało gałąź smartfonu pod tytułem OnePlus. Za długo żyję na tym świecie, żeby mi się zdawało, żebym miał jeszcze jakieś przekonanie, że producenta w ogóle interesuje to, co użytkownicy. Znaczy inaczej, producenta interesuje to, co użytkownicy w badaniach marketingowych. Natomiast badania marketingowe są badaniami zawodnymi, dlatego bardzo często niestety mamy na rynku rzeczy, które są kulą w płot po prostu. Większość ruchów producenta na rynku zmierza do sprzedania jakiegoś konkretnego modelu albo jakiejś rodziny modeli na wszelkich możliwych rynkach tak naprawdę, wszelkim możliwym grupom docelowym. Stąd te różne nazwy, stąd różne nazwy na różnych rynkach, stąd kombinowanie z przesunięciami w specyfikacji typu więcej pamięci, mniejsza bateria, szybsze ładowanie, większa bateria, wolniejsze ładowanie, co jest nonsensem kompletnym, umówmy się. Jeżdżenie po procesorach, jeżdżenie po dziwne konfiguracje aparatów fotograficznych w dziwnych cenach w smartfonach, kombinują po prostu jak konie pod górę. Natomiast zdanie szeregowych userów średnio interesuje producenta, interesują go rzeczywiście badania, które dają jakieś ogólne pojęcie, nie zawsze słuszne zresztą, o tym, jak wygląda zapotrzebowanie na rynku na poszczególne rodzaje telefonów. Producenta interesują pieniądze tak naprawdę, tak, a nie to, żeby ktoś był zadowolony. Tak. No i tyle. Żeby nie zalegały urządzenia w magazynach. No to poniekąd jakby też pieniądze, bo jak leżą w magazynach, to też kosztuje. Tak, no trzeba utylizować, skorzystać z części się z powrotem nie da. Jedyne, co można zrobić, to sprzedać na innym rynku pod tą samą albo pod inną nazwą, nie? Tak, lećmy dalej, co my tam ciekawego no mamy. No z tymi Honorami ruszmy. Honor 70. Rodzina Honorów 70 i jest 70 ten model podstawowy, który ma baterijkę 4800, Snapdragona 778G z plusem, OLEDowy wyświetlacz 667, Full HD i przy 160 Hz podstawce pracujący. Fajne. Pamięci 256 albo 512 giga i to też jest zaskoczenie, jeżeli chodzi o tą główną półkę. 8 albo 12 RAM-u i to też jest niezwykłe zaskoczenie, dlatego że do tej pory jakby przynajmniej przyrostek Pro był potrzebny, żeby te 12 giga RAM-u było albo 512. Tutaj nie. Obsługi kart też oczywiście nie ma, bo ta pamięć jest stosunkowo duża. Aparaty fotograficzne 54 podstawowy z tyłu. Plus 50 szerokokątna, plus 2 do głębi ostrości. Z przodu 32 megapiksele i ładowanie 66-watowe. No dobra, słuchaj, fajny smartfonik to 70, czy sądzisz inaczej, powiedz, bo dla mnie to jest spore zdziwienie, jeżeli chodzi o podstawkę. Jest ok, ceny też są ok. Oczywiście przeliczając z juanów mamy od 1725 po 2170 za 12 plus 512. Czyli tak, w juanach to są bardzo ładne ceny. Tak. Design też taki, no akurat w tym przypadku typowo honorowy, czyli dwa wielkie ciemne okręgi aparatów fotograficznych na tylnej ściance. Jest też jedna wersja taka z taką fajną prążkowaną fakturą, trochę mi przypomina Huawei P50 Pocket, tego składanego. Tak. A pokazali jeszcze do tego Pro, ale w zasadzie tak naprawdę mamy Pro i Pro Plus, chociaż różnią się jakoś tam dramatycznie. Natomiast różnica jest powiedzmy mała, ale znacząca. Zacznijmy od... To,
Tego, to znaczy jest... pomiędzy podstawką a pro jest, pomiędzy pro a pro plus jest rzeczywiście stosunkowo niewiele. Tak, 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 że pro i pro plus różnią się, no różnią się tak naprawdę prockiem. Pro zwykły ma Dimensity 8000, a pro z plusem ma Dimensity 9000. No i oczywiście inne pamięci do tego. Natomiast co mają wspólnego? OLEDowe ekrany 6,87 cala, znowu ze 120-hercowym odświeżaniem. 50-ka z przodu do selfie, czyli też fajny aparat. Z tyłu to jest taki nowy aparat, 54 megapiksele, nowa matryca. Do tego mamy jeszcze 50-kę szerokokątną, czyli też fajnie, która przy okazji robi też makro, bo ma najwyraźniej z tego wynika autofokus. I 8-ka z niedużym teleobiektywem o trzykrotnym przybliżeniu. I co jeszcze ważne, Pro ma baterię co prawda stosunkowo niedużą, jak na dziś 4500, natomiast ze 100-watowym, czyli bardzo na tą chwilę szybkim ładowaniem. No i ceny oczywiście siłą rzeczy są wyższe, bo Pro ten najtańszy 8256 to jest 2360, natomiast topowa wersja Pro Plus 12256 podchodzi pod niecałe tam 3000. Oczywiście przeliczając z juanów, czyli pamiętajcie, żeby dorzucić jeszcze VAT. A i tu jest ciekawostka, przestylizowano trochę aparat fotograficzny z tyłu. Coś nowego, tego jeszcze Honor nie pokazywał. Zachowali dwa okręgi ciemne z obiektywami, ale po bokach je trochę ścięli, czyli te okręgi są takie niepełne, mają takie lekko popłaszczone boki, co wygląda dosyć, powiedziałbym, świeżo. O, może tak. Czy mi się to podoba, to już niekoniecznie, natomiast jest to na pewno coś nowego w stylizacji smartfonów. To wyładowanie rzeczywiście robi wrażenie. Adam nie wspomniał chyba o wyświetlaczach. Chyba są OLEDowe, mają po 6,78 cala. Pracują w rozdzielczości 1200 na 2652 i z częstotliwością maksymalną odświeżenia 120 Hz. Czyli no, tak to wygląda. No, i zarówno w tej wersji z Dimensity 8000 Max, jak i z Dimensity 9000 to są jakby parametry bardzo podobne. W przypadku RAM-u jest nawet dosyć dziwnie, dlatego że ta wyższa jakby wersja nie ma jednego tieru, który ma wersja Pro i to jest dla mnie dosyć dziwne. Bo wersja Pro ma flasha 256 albo 512, natomiast ta wersja Pro z plusem ma tylko 256 i 512 w ogóle nie jest podawana ani na stronie Honora, ani w sklepie, ani nigdzie indziej. Stąd się zdziwiłem troszeczkę. Jest jeszcze jedna rzecz, o której ja chciałem powiedzieć, dlatego że gdy robiłem specyfikację, spotkałem się z tym, a Adam wspomniał Wam o nowej matrycy, która tam jest 54-megapikselowej. To jest Sony IMX800 i w przeciekach jakichś, czy w zapowiedziach, czy w tym, co się ludzie spodziewali, miała być to genialna matryca, duża przede wszystkim, prawie jednocalowa, bo ona tam miała mieć 1x1,1, tak? Czyli niemal jeden cal. No więc to były dziwne przecieki, dlatego że matryca w rezultacie ma 1x1,5, w związku z tym nie, no odbiega troszeczkę od matrycy jednocalowej, której jakby się wszyscy spodziewali, a która w przeciekach wystąpiła, mam nadzieję, że niekontrolowanej, bo po co Sony przecieki kontrolowane dotyczące matrycy, która nie spełnia oczekiwań. Nie, także to ktoś sobie prawdopodobnie wymyślił, a cała reszta internetu za nim powtórzyła. Nie, to jest normalna, standard, znaczy, dobra oczywiście matryca, niemniej nie jest to matryca jednocalowa, tak? Dokładnie. Która była zapowiadana. Mamy, słuchaj, Oppo, dwa modele Oppo, A57 4G, który w krajach egzotycznych, bo to Tajlandia, i w drugi model A77, tym razem 5G, który też w kraju egzotycznym, czyli na Tajlandii. I też są to trochę powtórki z rozrywki. Chociaż ja bym powiedział, że ten A77, no to tak trochę mniej, bo tak naprawdę to jest tylko nawiązanie do modelu sprzed paru lat, jeżeli chodzi o nazwę. Natomiast reszta jest współczesna, ale nie jakaś strasznie wyszukana. 6,56 cala HD+, wyświetlacz, ale 90-hercowy, oczywiście LCD.
z noczem kropelkowym, czyli takim już trochę mniej modnym, na 8-megowy aparat do selfie. I tu jest zabawne, bo model o takiej samej nazwie, czyli Oppo A77 z roku 2017 miał 16-megowy aparat z przodu. Natomiast tył jest już oczywiście lepiej niż w 2017, bo mamy główną matrycę 48 megapikseli, a żeby nie wyglądało za biednie, to jeszcze dwójkę dorzucili. W środku Dimensity 810, znośne, przyzwoite 6 giga RAM-u. Można oczywiście jeszcze wirtualnie 5 giga dołożyć, jakby ktoś chciał. Pamięć 128 giga na dane, można też dołożyć microSD. Bateria typowe 5000 mAh z 33-watowym, czyli całkiem znośnym ładowaniem. Z ciekawostek, wodoodporność w klasie IPX4, czyli na taką, powiedzmy, przypadkowe zamoczenie, zachlapanie. Cena 1250 zł już w Tajlandii, więc myślę, że ten telefon u nas kompletnie nie miałby racji bytu, bo sprzedawanie nawet już za te 1250 zł telefonu z ekranem HD+, to takie trochę bez sensu. Średnio fajne. I A57 4G w Mediatek Helio G35, wyświetlacz bardzo podobny, 6,56 IPS-owy, też z HD+. Normalna częstotliwość odświeżania IP54, tym razem tutaj, jeżeli chodzi o odporność na zachlapanie i czynniki środowiskowe, czyli pyły różne, inne takie pierdoły. Jest obsługa kart pamięci 1 tier 64 plus 3, średnio interesujące 13 plus 2 megapiksele z tyłu, 8 megapikseli z przodu i ładowanie 33-watowe, również bateryjki, jak już wspomniałem, 5000 mAh. No i oczywiście jeszcze jest wirtualny RAM, czyli możemy w sumie z wirtualnym RAMem mieć całe 4 giga. Na pocieszenie, to też zresztą w Tajlandii ten telefon między innymi się pojawił, gdzie kosztuje 690 zł, czyli niemalże połowę tego, co ten A77. No i tu już ta cena, powiedzmy, jeszcze jakoś wygląda, chociaż te 3 giga RAMu to jak dla mnie też są nie do przyjęcia w tej chwili. No tak, trochę trudno by było pracować, powiem szczerze. Nie, znaczy się, no da się, ale po co się męczyć? No to trochę też na zasadzie, wiesz, no można nie korzystać z tyłu łańcuchowej, tylko porąbać sobie drewno na zimę siekierą, tylko po co się męczyć? Nie, wiesz co, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, bo gdyby o to chodziło, to te tańsze telefony miałyby jak najbardziej rację bytu. Nie chodzi o to, że masz siekierę właśnie, bo gdybyś miał siekierę, to by jakby wymiana byłaby ekwiwalentem, to by było ok. Natomiast różnica jest taka, że w jednym wypadku masz piłę łańcuchową sprawną działającą, a w drugim wypadku masz piłę łańcuchową, która się co jakiś czas zacina. No, tak? Można tak porównać, mało bezpieczne, niefunkcjonalne i w ogóle do dupy. Taka jest różnica, bo siekierą sobie można porąbać drzewo. Siekiera, no, się namęczysz. To jest kwestia użytkownika, albo użytkownik umie, albo nie umie. Tak, no trochę masz rację, no w sumie przekonujące, albo porównać posiadanie tępej siekiery i ostrej siekiery. No, no, mniej więcej. Dobra. Samsung. Ciekawego. Przepraszam? Nie, jedźmy dalej, bo co tam, Samsunga coś znalazłeś? A, ten kart, tak? Galaxy M13 jest. A faktycznie, patrz, ja o nim zapomniałem, może dlatego, że był trochę nudny. Galaxy M13, bo to jest nudny smartfonik z Exynosem 850, z wyświetlaczem 6,6, bez obsługi 5G, jest obsługa kart pamięci 64 albo 128 flesza, 4 giga RAM-u, 50 plus 5 plus 2 z tyłu, 8 z przodu, i to w zasadzie tyle. Tak, także podali, więc nawet nie ma to jak, nawet nie ma jak się odnieść jakby do tej specyfikacji, bo dopóki nie znamy ceny oficjalnej, to. Ja nie wiem w tej chwili, jak jest z tanimi Samsungami, jeżeli chodzi o optymalizację systemu, bo tutaj jedyna jakby rzecz, która wchodzi w grę, to jest właśnie to, w jaki sposób ta nakładka Samsungowa w tej chwili działa. Ja nie wiem, jak ona po ostatnich update'ach, czy coś się ruszyło, czy coś się nie ruszyło. No bo ja rozumiem, że w drugich Samsungach to działa jako tako. Natomiast jeżeli chodzi o te tańsze, to mówię, ciekaw jestem po prostu. Dawno taniego Samsunga nie miałem w ręce po prostu. No fakt, że ja też takiego z tych naprawdę tanich też nie miałem, ale
Wydaje mi się, że powinno działać. No, Samsung też obiecuje dłuższe wsparcie, to też jest ważne, bo mówmy się, że firmy chińskie do tej pory mają problemy z aktualizacjami niektóre i niektóre modele są aktualizowane, niektóre są porzucane zaraz po premierze. No, tu różnie bywa. Wybierając Samsunga, no to jednak mamy większe szanse na to, że telefon przynajmniej jakiś tam jeden duży update dostanie. A tak zaskoczyłeś mnie tym Samsungiem, bo jeszcze się pojawił na horyzoncie jeden, ale tak naprawdę nieoficjalnie, bo będzie twardziel, X-Cover kolejny, X-Cover 6 Pro. Ja go dorzuciłem do katalogu, dlatego że w zasadzie jest zrąb głównej specyfikacji. Znalazłem bardzo duże, fajne, ładne również rendery. W związku z tym stwierdziłem, że można wam go po prostu pokazać, a jeżeli będą jakieś zmiany, to one po premierze nastąpią. Na razie zapowiadają smartfonika twardego, bo z IP68, nie wiem jak tam z military standardem, dlatego że tego w przeciekach nie ma, ale jest Snapdragon 778 i to jest w zasadzie pewna rzecz, bo są benchmarki. Prawdopodobnie będzie również wersja z Exynosem, jak tak patrzyłem w różnych certyfikacjach. Jest Android 12, jest bateryjka 4050 mAh. Są dwie wersje, single simowa i dual simowa. Jedna pójdzie na pewno na Stany, bo widziałem oznaczenia, które świadczą o tym, że trafi do amerykańskich operatorów, ale jest również nadzieja, że wersja dual sim trafi do Europy, dlatego że jest oznaczenie takie, które no, może jakby świadczyć o tym, że do Europy również trafi do sprzedaży. Tak jest. 128 plus 6, jeżeli chodzi o pamięć, 128 flasza, 6 giga RAMu. Nie wiem, czy będą inne, bo tą pamięć znam z benchmarku, natomiast nie wiem, czy będą również inne tiery, bardzo możliwe, że niekoniecznie. Aparaty fotograficzne 50 plus 8 szerokokątne z tyłu i 13 z przodu. Ostatnio, tak jak czytam, słuchaj, komentarze ludzi, to X-covery są dla nich rozczarowujące. No tak, bo mają, no powiedzmy, że w najlepszym razie to jest średniopółkowa specyfikacja. Ten ma szansę być no, faktycznie jednak o oczko wyżej, tak? Czyli będzie z tych, powiedzmy, mocniejszych nieco średniaków. Znaczy wiesz co, mnie nawet nie chodzi o same specyfikacje, bo użytkownicy telefonów to jest jednak specyficzna dosyć grupa. Chodzi mi raczej o to, że się spotkałem, słuchaj, z takimi narzekaniami na ich wytrzymałość właśnie, ich odporność na wodę i na pył. Zgadza się, ale pamiętajmy, że X-covery to jest coś, jednak to nie jest taki stuprocentowy twardziel, stuprocentowy pancernik, jak na przykład Hammery. Tylko to jest coś pomiędzy właśnie takim topornym, grubachnym, gumowym pancerniakiem odpornym na wszystko, a zwyczajnym smartfonem. Czyli to jest taki, no ja bym powiedział, taki trochę facet w garniturze ubrany w kalosze i kask. No. Że to nie jest jeszcze ta super, hiper wytrzymałość, tylko to jest coś pomiędzy, a ludzie, mam wrażenie, że traktują te X-covery biedne tak jak typowy smartfon do zadań specjalnych, ten taki obudowę, gumową obudowę, szeroką ramkę wokół ekranu i tak dalej. A to nie jest to, bo ja nawet też jakiś czas temu robiłem, no kawał czasu temu, parę lat temu, no, miałem w testach te X-covery i faktycznie one były wytrzymalsze niż zwykły smartfon, ale tak, zdecydowanie nie tak wytrzymałe jak te twardziele, po których czasem nawet udawało mi się przejechać samochodem. Więc po prostu wydaje mi się, że to bardziej kwestia nie tyle niewytrzymałości tych telefonów, tylko zbyt dużych oczekiwań użytkowników względem tego telefonu. Ja to znaczy, wiesz co, ja tutaj troszeczkę jednak będę bronił użytkowników, dlatego że jedyna stała, po której można się zorientować, czy smartfon jest bardziej czy mniej wytrzymały, to są właśnie różne certyfikacje. Jeżeli smartfon się chwali IP68, no to on powinien wytrzymać to, co deklaruje IP68. Jeżeli on ma military standard, czy G, czy H, w zależności tam od tego, w jakiej to jest jakości te testy są robione, to on teoretycznie powinien przynajmniej wytrzymać upadki takie, jak są deklarowane w tym standardzie. I teraz jest tak, że użytkownicy dzielą się prawdopodobnie na dwie grupy. Ta, do której ja należę, czyli ta, która czyta IP68 military standard i myśli sobie, aha, czyli na dwoje babka wróżyła, prawdopodobnie jestem troszeczkę bezpieczniejszy, ale nie będę rzucał tym smartfonem i nie będę się kąpał w morzu.
I jest druga grupa, która widzi IP68 Military Standard i wie, że w zasadzie może upuszczać, może działać w piachu, może działać w wodzie słonej, słodkiej, wszystko jedno w jakiej. I tak to wygląda. I stąd się biorą wszystkie skargi na te twarde telefony, wydaje mi się. Przepraszam? I stąd się właśnie bierze większość skarg na te twarde telefony. Wszystkie, nie tylko X-covery. Adam, ale to... Duże oczekiwania względem ich wytrzymałości. To nie jest wina użytkowników, to jest wina producentów, który prowadzi kampanię reklamową tak, jakby te certyfikaty, te odporności rzeczywiście chroniły smartfona przed wszystkim. Natomiast małym druczkiem w instrukcji obsługi albo w instrukcji użytkowania pisze, że gwarancja nie obejmuje zamoczenia i uszkodzeń mechanicznych. Mhm. I teraz weź zwykłego użytkownika, który z jednej strony łyka tę marketingową papkę, bo większość z nas łyka, bo większość z nas nie czyta dokumentacji, a później idzie naprawić, bo pękło mu szkiełko albo mu się zalał, idzie naprawić, się dowiaduje, ojej, nie, to nie, to pan nie przeczytał, pan dokładnie dokument, pan nie wie, jakie pan ma urządzenie. No sorry, ale to jest niefajne, Abaś. To nie jest tak, że użytkownik... To nie fajne, ale tak naprawdę użytkownicy sami sobie to robią. Nie, użytkownicy, ja się upieram, że użytkownicy sobie sami tego nie robią, tylko producenci robią to użytkownikom, po prostu naginając fakty w kampaniach reklamowych dotyczących konkretnych urządzeń. Zła komunikacja to jedno, natomiast nie... Adaś, to nie jest zła komunikacja pod tytułem, że ktoś tam nie umie, to jest zła komunikacja celowa. To jest zła komunikacja po to, żeby ludzi naciągnąć po prostu na kupno czegoś, o czym są przekonani, że wytrzyma więcej niż wytrzyma de facto. No i że ludzie dają się naciągnąć, no to sorry, sami sobie są winni. No. To jest trochę tak, że wiesz, w momencie, kiedy wiem, że to jest jednak urządzenie elektroniczne i ono niekoniecznie lubi się z upadkami i wodą i kupując taki telefon, no dobra, kupuję, bo a nóż mi upadnie, okej. Ale wiadomo, są ludzie, którzy na przykład, dla których IP68 to jest absolutna wodoszczelność i koniec, a jakbyś zapytał, to nie każdy wie, że to obejmuje tylko wodę w zasadzie destylowaną w warunkach laboratoryjnych, a nie wodę słoną, czy nawet wodę basenową z dodatkiem jakiejś tam chemii. Ludzie po prostu pakują się do basenu, bo mam wodoszczelny telefon. No nie, nie masz, mój drogi. Nie doczytałeś, co ta norma gwarantuje. Z jednej strony producent powinien powiedzieć, nie wchodź do basenu, uważaj na wodę słoną i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej użytkownik, no jakby też mógłby się zainteresować tak naprawdę bardziej, co kupuje. Nie tylko w przypadku smartfona, ale w przypadku wszystkiego. No to trochę tak było jak z gwarancją, nie wiem, na samochody 10-letnią. Owszem, była, ale tak naprawdę to był też marketingowy kit, bo ona obejmowała tam tyle wyłączeń, że jak się to przeczytało, to dobra, to jest samochód ze zwykłą gwarancją plus jakimś tam ewentualnie bajerem. I tyle. No cóż, obawiam się, że nie rozstrzygniemy dzisiaj, czy to użytkownicy są naiwni, czy to producenci przesadzają. No, jeżeli powiedział, że jedno i drugie chyba, wiesz, po trosze. Reklamacje urządzeń. Prawdą jest, że te urządzenia, które mają te odporności, powinny być przynajmniej troszeczkę... Trochę są, no powiedzmy to trochę. Zewnętrzne. A w przypadku X-Covera 6, cóż, no trzeba zachować rozsądek i poczekać ewentualnie, aż się pojawi. W każdym razie nie wróżę mu bycia jakimś przebojem niesamowitym. Jedyna rzecz, którą mogę rzeczywiście pochwalić, to jest ten troszeczkę mocniejszy procesor niż te, które do tej pory były. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, no tak, no jest więcej niż minimum RAM-u. Jest 6 giga zamiast 4. Fajnie. Natomiast jeżeli chodzi o inne rzeczy, no cóż. No właśnie. Mogliby jednak wrócić do pomysłu Galaxy S w lekko opancerzonej obudowie. To by było według mnie fajne. No ale pewnie się nie sprzedawało, skoro tego nie robią. Widziałem, Jacku, że jeszcze dzisiaj coś ciekawego wykopałeś. Znaczy, wiesz co, one właściwie nie są nowością, dlatego że one w newsie chińskim wyskoczyły trochę wcześniej. Dziwne, że ich internet trochę nie zauważył. A mówię w tej chwili o ZTE Axonach A41. Tak, ciekawe same w sumie. One mają tam przy nazwie Tianji. Ja powiem szczerze, mam problem zawsze z tłumaczeniem tego, ale należą do serii Axon. Także nie są to 40 Axony, tylko są rzeczywiście te Axony A41 i
różnią się jednak troszeczkę specyfikacjami. Ta wersja podstawowa to jest smartfonik ze Snapdragonem 870. Ona jest najsłabsza, co jakby się samo przez się rozumie. Ma bateryjkę 5000 mAh, OLEDowy wyświetlacz 667 przy 90 Hz pracujący w Full HD. 128 albo 256 giga pamięci, 8 giga RAMu. Do tego jeszcze 64 megapikselowy główny aparat z tyłu, któremu towarzyszy 8 szerokokątna i 5 do makro i 44 megapiksele z przodu. Ładowanie jest ciekawe, dlatego że to są 44 W. A nie 66? Nie, w tej wersji podstawowej są 44 W. Patrz, mi się mignęło na grafikach, ale dobra, nie będę się... 66 jest w obu tych wersjach... Mocniejszych, dobra. Tak, mocniejszych. A, widzisz. I z rzeczy takich zabawnych, tak jak na niego popatrzyłem, ZTE się chyba trochę na Realme zapatrzyło, bo z tyłu jest wielki napis Axon. I też ciekawe, że ten model wygląda zupełnie inaczej niż dwa pozostałe modele, bo ma lekko zaokrąglony tył, zaokrąglone narożniki wyświetlacza, a kolejny, czyli Axon A41 Ultra, już ma taki sznyt, powiedziałbym, note'owy, czyli mocno zarysowane krawędzie, płaska ścianka górna, płaska ścianka dolna, płaskie boki, tylko ekran trochę zaokrąglony, z trochę zaokrąglonymi narożnikami, taki bardziej kanciasty ten telefon jest. I tutaj też jak się przyjrzeć mu troszeczkę bliżej, to się okazuje, że A41 Ultra 5G i A41 Ultra 5G Supreme Edition, jak to tłumaczy Google. Chyba Extreme, bo u mnie przetłumaczyło Extreme na przykład, wiesz? A u mnie Supreme, może być jeden Extreme. Jeden. W każdym razie wyglądają bardzo podobnie, poza tym, że różni je design tylnych aparatów, dlatego że ta wersja pro podstawowa, czy ultra podstawowa, ma trzy aparaty, ale centralne, ułożone pionowo, centralny jest duży, a dwa górny i dolny są mniejsze. Natomiast ta wersja Extreme albo Supreme ma trzy aparaty podobnej wielkości, zresztą odbija się to niejako na tym, że są to identyczne aparaty, bo po 64 megapiksele mają. Ale wróćmy do tej wersji w zwykłej Ultra. Pracuje na Snapdragonie 8 generacji pierwszej z baterijką 5000 mAh. Są trzy tiery pamięci, trzy albo nawet cztery tiery pamięci, bo 8 plus 256, 12 plus 256, i 12 plus 512, czyli jednak 3. 3, 4. Patrzę w tej chwili po aparatach. Z tyłu 64 plus 50 plus 8, z przodu 44 megapiksele. Tak. W tym jest ciekawiej. Przepraszam? W tym Extreme jest jeszcze ciekawiej z jedną rzeczą, bo... Zmienia się troszeczkę aparat przedni, bo jest pod ekranem, a i te tylne też są, wydaje mi się, ciekawsze, bo nie ma tego rozgraniczenia, mamy trzy jednakowe równe matryce, tak jak powiedziałeś. Po 64 megapiksele. Tak, tak. Jest chyba jedyna różnica między tym podstawką a Supreme. To znaczy globalnie w specyfikacji podają ten najwyższy model, że ma troszeczkę większy ekran, dlatego że w przypadku podstawowego Ultra to jest 6,67, a w przypadku tego wyższego 6,8. Także ten wyświetlacz już jest troszeczkę większy. W obu wypadkach jest kolor 10-bitowy. Jest bardzo fajna rozdzielczość i w obu właściwie te specyfikacje są do siebie zbliżone. Jedna z różnic to jest jeszcze właśnie to ładowanie, bo w wersji Ultra tej podstawowej jest 66-watowe, natomiast w wersji w Extreme czy Supreme jest 80-watowe. Tak to wygląda. Tak jest, o. Ale bateria ma pojemność w sumie taką samą potem. 5000 mAh, tak. W obu przypadkach. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy, o których
powinniśmy wspomnieć, natomiast dodatkowo jeszcze możemy powiedzieć po pierwsze o tym, że Oppo pokazało tablet Pad Air z Androidem 12 oparty na Snapdragonie 680 z wyświetlaczem IPS-owym troszeczkę powyżej 10 cali, 10,3 cala o rozdzielczości 1200x2000 pikseli. Pracuje przy standardowej częstotliwości odświeżania 60 Hz. Oferuje pamięć 64 albo 128 dla użytkownika, 4 albo 6 GB RAM. Obsługuje karty pamięci do tego jeszcze. Aparaty fotograficzne dwa, jeden z tyłu, drugi z przodu, ósemka z tyłu, piątka z przodu. Ładowanie 18-watowe, a bateryjka 7100 mAh, także w normie jak na tę wielkość, ale nic genialnego. Ładnie wygląda szczególnie w takiej wersji kolorystycznej, jasnej, z bocznym paskiem, wydzielonym paskiem, na którym jest między innymi aparat fotograficzny tylny. Wygląda ładnie, ten pasek taki od żółtego do różowego, w zasadzie leci gradientem. Wygląda sympatycznie, a szary wygląda trochę bardziej standardowo, chociaż jest tam coś, co również imituje wzorek, takie nierówne linie, które jakoś zaburzają, pozwalają stwierdzić, że jednak jakiegoś projektanta do tej obudowy Oppo zatrudniło. Pardon? I jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć tylko, bo to też nie u nas, tylko w Stanach Zjednoczonych. TCL Stylus 5G, smartfonik z obsługą rysika, z bateryjką 4000 mAh, Dimensity 700, czyli widać, że to jest smartfon operatorski i między innymi w T-Mobile w Stanach, T-Mobile i w Metro zdaje się w Stanach się pojawił. Tak, jest za niecałe przeliczeniu 1100 zł, natomiast poza tym, że ma rysik i w sumie duży ekran, bo ma 6,81 cala, to taka raczej marnota ten telefon jest. Tak, podstawowy RAM, podstawowa pamięć w tej chwili dla takiego telefonu 128 plus 4 to jest tyle co nic. Jedną kartę SIM obsługuje ta wersja, 50 megapikseli z tyłu plus piątka plus dwójka plus dwójka, cztery aparaty dali. I 13 megapikseli z przodu, ładowanie 18-watowe, tyle. Tak, nic wielkiego. Ale no to telefon operatorski, więc można mu to wybaczyć, bo on pewnie ma być po prostu tani, bo na pewno... Znaczy on się pewnie pojawi na wolnym rynku też, tak. Nie, czy w Europie, a będzie dostępny. Ta cena, którą podałem, no to jest cena jakby luzem go, a pewnie w operator to będzie pchał w jakichś bardzo korzystnych ratach od taniaszka. To tyle, ile znalazłem w tym tygodniu. Aha. No i jeszcze z jedną ciekawostką, chociaż tak naprawdę mam bardzo mieszane uczucia, ale no jest to ciekawostka przyrodnicza z gatunku tych takich. Tak, bardzo chińskich. Bardzo chiński producent Oukitel. Ja nawet kiedyś testowałem parę lat temu takiego Oukitela i nawet się okazało, kurczę, że to działa. Ale słuchajcie, wpakowali do smartfona, w zasadzie wpakują, bo oni dopiero go zapowiedzieli. Baterie o pojemności, uwaga, 21 tysięcy mAh, jak w powerbanku. Telefon ma przez tydzień działać. Zobaczymy, czy rzeczywiście taka jest pojemność, bo chociaż jak popatrzyłem na grubość obudowy, bo na jednym renderze tak, no widać, że to najcieńsze, to nie będzie. I tak wydaje mi się, że jest w miarę zgrabna ta obudowa, jak na tą pojemność baterii. Waga pewnie z pół kilo, jak nic. No taka od ciekawostka, bo w sumie telefon o wzmocnionej konstrukcji z noktowizyjnym, nazwijmy to, aparatem fotograficznym, czyli takim nocnym wykorzystującym podczerwień, z 90-hercowym ekranem, z Helio G95 teoretycznie, ekran nawet Full HD, słuchajcie, do tego, z tyłu 64 mega ten główny aparat, do tego jeszcze dwójeczka do makro i ten noktowizyjny, jak rzekłem. Od ciekawostka, strasznie jestem ciekaw, nie wiem, czy nawet, kurczę, może mi się uda go ściągnąć, bo no, intryguje mnie to, czy rzeczywiście to będzie takie fajne, jak zapowiada producent, czy będzie jak zwykle. To znaczy, ja się od razu powiedzieć, że nie będzie fajne. Chińczycy mają inny sposób naliczania, znaczy niektórzy Chińczycy, niektórzy chińscy producenci mają inny sposób naliczania w pojemności baterii. Gdyby to była bateria podana w wattogodzinach, to można by było coś ewentualnie na ten temat powiedzieć. Tak. Natomiast Oukitel zbyt wiele razy podawał baterię, która powinna mieć genialne osiągi, miała troszeczkę lepsze niż standardowe.
I podobnie podejrzewam, będzie tutaj jedyna jakby rzecz dodatkowa, która czeka użytkownika, to noszenie rzeczywiście pół kilo telefonu w kieszeni, co może nie być za bardzo wygodne. Ale dla kogoś, kto potrzebuje, no ja ci życzę, żeby ci się udało go sprowadzić i przetestować, bo myślę, że ludzie są na pewno ciekawi, jak to... Parę lat temu testowałem takiego Ukitela, też był właśnie taki hit, bo to wtedy też było, no to na miarę tamtych czasów to było też coś, bo miał niby 10 tysięcy pojemność baterii. I powiem ci, że wcale nie był taki zły. No tu spróbuję, pewnie mi się nie uda, bo ostatnio, nie wiem, ostatnio jakoś tak Chińczycy niekoniecznie oferują do testów te telefony, które ja bym chciał, tylko te, które oni chcą i zwykle się nie dogadujemy. Rzadko się zdarza, żeby moje oczekiwania pokryły się z ich oczekiwaniami. Tak, Chińczycy chcą najczęściej, żeby się recenzowało to, co oni przysyłają, a nie to, co się chce recenzować. Sorry, ja mam co robić. Nie, to nie. Myśmy swego czasu odwiedzali stoisko Ukitela, bo co najmniej raz, z tego co pamiętam, był w Barcelonie. Byli. Nie wiem, czy więcej, ale raz na pewno byliśmy na stoisku Ukitela, a że my za każdym razem zaglądamy na wszystkie stoiska wszystkich producentów, jak jeździliśmy do Barcelony, zaglądaliśmy. To podejrzewam, że byli po prostu tylko raz. I na wszystkie telefony, powiem szczerze, które na ich stoisku oglądałem, a było tego dosyć sporo. I jeden znalazłem taki, który rzeczywiście nie trzeszczał, nie rozpadał się, który wyglądało na to, że są porządne w miarę aparaty. Jaki taki wyświetlacz, dlatego że jeżeli chodzi o standardy wyświetlacza, to też ci chińscy tani producenci tutaj oszczędzają na wyświetlaczu bardzo mocno. I miało to ręce i nogi, do tego było ładne. I był jeden taki smartfon. Cała reszta to były smartfony typu A, kupione z przypadku na AliExpressie. Tak to mniej więcej wyglądało. Zresztą nie tylko Ukitel wtedy był, wtedy było troszeczkę więcej tych tańszych firm. Między innymi Dogi, zdaje się, był. Kto? Dogi jeszcze było. Tak, no Blackview to już taka poważniejsza była marka, ale no też nie wszystkie te telefony mieli wybitne. Znaczy Blackview jest o tyle poważniejszą marką, że jednak mają jakiś standard obecności interfejsów w specyfikacji, tak? Czyli na przykład mają NFC w niemal każdym modelu. Są pojedyncze wyjątki, gdzie tego NFC nie ma. Tak, mówię, że to już jest taki poważniejszy producent. To można to oddać. No. To jest poważniejszy Hongkong po prostu. Natomiast no, nie chcąc deprecjonować wszystkie właśnie te Dogi, te Ukitele, to taki trochę folk, ale z drugiej strony na swój sposób ciekawy i ja to lubię, bo przynajmniej w tych telefonach jest czego się doszukiwać, jest co zwiedzać i zawsze coś śmiesznego się w nich znajdzie. Tutaj jest trochę, słuchajcie, tak jak na, nie wiem, na giełdzie samochodowej albo na giełdzie ze starociami, chodzi się, przerzuca się po prostu szuflami w tony szajsu po to, żeby znaleźć w końcu ewentualnie coś, co działa, co jest fajne albo co jest przynajmniej do przyjęcia. I tu jest trochę tak samo, jeżeli nie jesteście specjalistami w dziedzinie chińskich telefonów, to lepiej nie ryzykować, dlatego że są ludzie, którzy rzeczywiście interesują się chińskim rynkiem, chińskimi telefonami i kupują, potrafią rzeczywiście od czasu do czasu kupić rzeczywiście bardzo fajny, bardzo dobrze działający model. Ale uwierzcie mi, że to są wypadki przy pracy, jeżeli chodzi o niewielkie chińskie firmy. Dobre modele to są naprawdę wypadki przy pracy. Dużo szczęścia plus sporo researchu i wiedzy. Tak. I ta sama firma może wypuszczać telefon wybitny, jak i totalnie beznadziejny, niestety. Tak. Dobra, ale bo zaczynamy już ludzi zanudzać, także myślę, że na tym poprzestaniemy w tym tygodniu. Dziękujemy Wam bardzo, że wpadliście. Dziękujemy, że spędziliście z nami znowu czas. Życzymy Wam miłego weekendu, fajnej pogody. Jest chłodno, ja akurat lubię, jak jest chłodno w lecie, nie lubię upału. A u mnie grzeje. Ale nie wszyscy lubią. W związku z tym życzę Wam pogody, jakiej tam sobie życzycie, możliwości wypoczynku, tego, żebyście pooddychali trochę w ten weekend, wyszli na świeże powietrze, od ekranu się oderwali. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć, do następnego. Cześć.